W orientacji przede wszystkim chodzi o to, że musimy mieć wielowariantowość, czyli wybór trasy. Każda droga ma też swoją tak zwaną drożność, czyli jest zaznaczona na mapie, czy droga jest przejezdna, czy jest ubita, czy jest piach, czy w ogóle jest zanikająca ścieżka, czy skrzyżowanie jest skrzyżowaniem, czy ta ścieżka jest tak naprawdę trochę ukryta. To jest gra wyboru, decyzji wyczytanej z mapy i przeniesionej na rzeczywistość, czyli nakręcenie kółkiem, czy też bieganiem.